Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Marek, a Ty gościsz na kanale pod nazwą I Ty Potrafisz. Witam młodych majsterkowiczów, jak również osoby dorosłe chcące wprowadzać młodsze pokolenia w świat majsterkowania. Jako element edukacyjny wybrałem mechaniczną żabę. Zabawka ta wprowadza młodego majsterkowicza w świat elektromechaniki poprzez zastosowanie prostego napędu i konstrukcji. Nie jest ona moim pomysłem. Wzorowałem się tutaj na moim idolu z lat dziecięcych, Adamie Słodowym. Wtedy jednak nie było jeszcze takich zestawów napędzających zabawki, jak są obecnie. Zestawy te umożliwiły mi uproszczenie konstrukcji zabawki w taki sposób, że jest ona prosta do wykonania. Co nam będzie do tego potrzebne? Na jakich elementach opiera się konstrukcja? Jak wykonać układ sterujący? Tego wszystkiego dowiesz się, oglądając materiały z realizacji projektu Mechaniczna Żaba. Zapraszam! Konstrukcja zabawki jest bardzo prosta. Opiera się na czterech listewkach. Wymiary tych listewek zawarłem w projekcie. Najdłuższa listewka i najszersza stanowi główną podstawę konstrukcyjną. Dwie listewki boczne poruszane są za pomocą układu dwóch korb i to one poruszają żabką do przodu i do tyłu. Mamy tu jeszcze taką małą listeweczkę stanowiącą podstawę mechanizmu napędowego. Mechanizm napędowy to układ składający się z silniczka TT do robotów. Zasilany jest napięciem od 3 do 6 V. Tu są zaciski do zamocowania przewodów. Na osi silniczka znajduje się zębatka, która powoduje obrót osi. Przekładnia, jej przełożenie to 1 do 48, no i po obu stronach tej przekładni występują osie, to ważne, w których możemy mocować korby. Są otwory zrobione, akurat pasują do szprychy rowerowej. Cały silnik osadzony jest przymocowany za pomocą takiej opaski przeźroczystej. Do zasilania układu napędowego potrzebna nam będzie bateria. Ja użyłem tu baterii takiej 4,5 V, dostępnej bardzo powszechnie na rynku. No, oczywiście potrzebny nam będzie też przewód o długości jakiejś 1,40 m. Ja kupiłem tu najcieńszy, jaki był w sklepie, przewód stosowany najczęściej do zasilaczy. Jedna z żył ma tu czerwony paseczek. Będzie służył do podłączenia bieguna dodatniego. A więc wszystko, co nam potrzebne do działania żabki, całej konstrukcji, na której się żabka opiera, to właśnie to, co widzicie. Uwaga dzieci! Obsługa narzędzi ostrzowych, maszyn wirujących, jak i innych urządzeń zasilanych prądem jest niebezpieczna i wymaga obecności osób dorosłych znających ich obsługę. Dlatego jeśli chcesz wykonać taką zabawkę, to poproś o pomoc tatę, wujka, dziadka bądź panią lub pana od zajęć technicznych. Pamiętaj! Jeśli już macie przygotowane wszystkie klocki wymiarowo, to jeszcze w klockach bocznych musimy wyznaczyć miejsca na korby, które będą napędzały całą zabawkę. Podczas pracy posługujemy się rysunkiem.
Zastanów się, rozwiąż problem i napisz. Jaka jest przyczyna złego działania mechanizmu żaby w prezentowanym wycinku filmu?